Witam bardzo serdecznie. W ostatnim filmie poruszyłem różnego rodzaju wymówki, różnego rodzaju sposoby, z którymi nasza głowa sobie radzi, aby niekoniecznie rozpoczynać pewną aktywność i ją podtrzymywać. W dzisiejszym materiale natomiast poruszymy sobie wszelkiego rodzaju takie mity żywieniowe, wymówki żywieniowe, które powodują, że często stoimy w miejscu, a wręcz nawet robimy sobie sami pod górkę. Tak więc, jeżeli masz ochotę dowiedzieć się, co tak naprawdę robisz często nieświadomie, różne schematy, wzorce, które gdzieś pochodzą często z internetu, od znajomych, od wszelkiej maści ekspertów, którzy nie zawsze do końca wszystko tłumaczą, na bardzo prosty język to przełożę dzisiaj i powiem Ci, jak z tym walczyć i jak z tym przestać tak naprawdę walczyć, a tak naprawdę zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak więc pierwszą rzeczą, z którą zmagają się ludzie, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy, jest takie wyobrażenie, że muszą przejść na dietę, że bez przejścia na dietę to będzie jakiś dramat. Oczywiście odżywianie jest bardzo ważnym elementem, natomiast nie jest kluczem, żeby przechodzić na jakąś konkretną dietę i od razu najczęściej to, z czym się wiąże taka dieta, to jak Wy rozumiecie, czym jest dieta, to dla wielu osób jest to ograniczanie ilości jedzenia, a to jest jednym z najpoważniejszych błędów. Nie zaczynaj od tego, aby gdy potencjalnie również włączasz wysiłek fizyczny, ograniczyć drastycznie ilość energii, którą sobie dostarczasz. Będzie to naprawdę fatalny efekt miało i skutki takie, że po prostu wrócisz do jedzenia dużej ilości, będziesz się rzucać na to jedzenie, będziesz jeszcze bardziej reagować negatywnie na ten cały wysiłek, który chcesz w to wszystko włożyć. Drugim takim mitem, który bardzo głęboko funkcjonuje, jest to, że żeby schudnąć, żeby osiągnąć cokolwiek, żeby lepiej się poczuć i być zdrowszym, to ja koniecznie muszę jeść regularnie. I o ile nie podważam tutaj sensu tego całego zabiegu, to najważniejszym nie jest tylko i wyłącznie, żeby jeść regularnie, tylko najważniejsze jest to, co będziesz jeść, czyli jakość tego jedzenia, oczywiście w jaki sposób będziesz też jeść to jedzenie, czy będziesz coś jeszcze dodatkowo robić, co będzie niepotrzebnie negatywnie potencjalnie wpływać na trawienie tego pokarmu, w jakiej pozycji będziesz jeść i oczywiście o jakiej porze dnia również w stosunku do tego, kiedy się budzisz, kiedy pracujesz, ćwiczysz i idziesz spać. Tak więc widzisz, jak wiele aspektów tutaj wchodzi, a nie tylko i wyłącznie sama kwestia, żeby jeść regularnie, bo jeżeli o tą godzinę czy dwie przesunie się ten posiłek, to tak naprawdę nic się nie stanie, ale jeżeli jego jakość będzie słaba, no to już jest dużo gorzej. Kolejnym mitem, który funkcjonuje dość głęboko w społeczeństwie, jest to, że aby schudnąć, aby lepiej się czuć, aby poprawić zdrowie, należy przestać jeść tłuste jedzenie. I o ile zgodzę się z tym, że wszelkie tłuszcze przetworzone, wszelkiego rodzaju jakieś tłuszcze trans są naprawdę niepotrzebne, to tłuszcz jest oczywiście jak najbardziej bardzo ważnym składnikiem naszej diety i nie należy go wyrzucać za wszelką cenę. To, co należy ograniczyć, to na pewno przetworzone tłuszcze, ale przede wszystkim również przetworzone węglowodany i to właśnie szczególnie one powodują, że my przybieramy na masie. Tak więc jeżeli zależy Ci na tym, aby zrzucić trochę zbędnych kilogramów, to prawdopodobnie tutaj nie są winne tylko i wyłącznie tłuszcze, ale wiele różnych rzeczy. Zwróć na to uwagę, a zdecydowanie pomoże Ci to poprawić Twoją sylwetkę i zdrowie. Kolejną rzeczą, która bardzo często się zdarza osobom, które myślą o tym, żeby poprawić swoje zdrowie, jest to, że zaczynają one ćwiczyć, zaczynają one dbać nawet o swoje odżywianie, ale zapominają, jak duży wpływ mogą mieć nadmierne kalorie, które dostarczamy do naszego organizmu wraz z alkoholem. I tutaj funkcjonuje kolejny mit, który polega na tym, że to tylko jedna lampka wina, a wino jest zdrowe, bo zawiera różnego rodzaju polifenole i inne substancje, które powodują, że jesteśmy zdrowi. Tak naprawdę to alkohol w każdej ilości jest trucizną, to już jest powszechnie uznawane i to tylko taka wymówka, takie powiedzonko na zdrowie, żebyśmy mogli sobie ulżyć, żebyśmy mogli spowodować, że nie czujemy się winni w tej sytuacji tego, że sięgamy tak naprawdę po truciznę. Tak więc wyrzuć go jak najbardziej całkowicie ze swojej diety, a zobaczysz drastyczną poprawę Twojej sylwetki. Przekonaj się o tym, sprawdź i daj znać. Następnym takim mitem jest powiedzonko, które brzmi wszystko z umiarem, czyli wszelkiego rodzaju ciasteczka, babeczki, cukiereczki, słodycze i alkohol i każda inna rzecz, która tak naprawdę w niewielkich, ale nawet jakichkolwiek tak naprawdę ilościach szkodzi, potrafią ludzie sobie tłumaczyć to w ten sposób, że jeżeli to tylko z umiarem korzystam z tego, to to jest wszystko jest dla ludzi, tego typu powiedzonka. I o ile owszem, ma to pewnego rodzaju podstawy,
to najczęściej te same osoby ten umiar nie potrafią go zachować. I to jest naturalne, ponieważ te substancje, cukier i alkohol, mają bardzo silne oddziaływanie na nasz mózg i powodują, że bardzo trudno jest kontrolować samego siebie i zachować ten umiar. Tak więc jeżeli myślisz o tym, żeby poprawić swoje zdrowie i sylwetkę, to pozbądź się tego całkowicie ze swojego repertuaru, ze swojej diety, a będzie dużo, dużo lepiej. Jeszcze innym sposobem takich osób, które chcą schudnąć, jest zastępowanie niezdrowych wersji różnego rodzaju pokarmów ich tak zwanymi fit zamiennikami. I o ile są one prawdopodobnie trochę lepszym wyborem, to nie powodują, że w naszej głowie tworzy się pewnego rodzaju brak. Czyli jeśli nie odłożę tego cukru, ale zastąpię go ksylitolem, to nadal mój mózg dostaje bardzo podobny sygnał na poziomie tutaj mentalnym. Nie chodzi o fizjologię, bo oczywiście ten ksylitol będzie zdrowszy, w pewnym sensie nie dla wszystkich, ale bardziej chodzi o to, jak zareaguje moja głowa. I wówczas w sytuacji, gdy nie będę mieć dostępu do tych zdrowych zamienników, ryzyko, że sięgnę po coś, co tak naprawdę jest bardzo niezdrowe, czyli cukier, czy jakaś inna przetworzona żywność, nadal jest bardzo wysokie. Tak więc jeżeli chcesz się tego problemu pozbyć, to nie stosuj fit zamienników i pozbądź się tego raz na zawsze, a będziesz dużo zdrowszą osobą. I jeszcze jednym mitem jest powiedzonko, które brzmi, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. I o ile można się w różny sposób z tym zgodzić lub nie zgodzić, to tak naprawdę wszystkie posiłki są bardzo ważne. Wiadomo, że rano ten nasz organizm po tej nocnej głodówce potrzebuje tej energii więcej, natomiast są różne schematy żywieniowe, na przykład tak zwany przerywany post, które nie wymagają od nas jedzenia takiego typowego śniadania w takiej formule, którą większość z nas sobie wyobraża, czyli porankiem. I nie będę tu wchodził w bardzo dużo szczegółów, natomiast usprawiedliwianie później zaniedbywania obiadów i kolacji lub wręcz ich niespożywanie będzie jeszcze gorszym wyborem niż niezjedzenie śniadania na przykład z samego rana, tylko zjedzenie go 11-12, o ile ta nasza dieta jest pełnowartościowa. Tak więc pomyśl nad tym, zastanów się i zastosuj. Zobacz, jak to może Ci pomóc. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, a jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby uzyskiwać powiadomienia o moich kolejnych materiałach. I to tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki. Cześć!